Wizytujemy Norę Alslew z grupą naszych klientów oraz dealerów i program ułożony jest w sposób następujący, że rozpoczęliśmy bardzo ciekawym pokazem polowym, na którym zademonstrowaliśmy cztery opryskiwacze przykładowe, przyczepiane oraz opryskiwacz samojezdny, technologię konwencjonalną Delta Force oraz technologię wspomagania powietrznego Twin Force. To mieliśmy na pokazie, natomiast w tej chwili po prezentacji firmy mamy w planie zwiedzenie produkcji, gdzie nasi klienci, nasi goście będą mogli przekonać się z właśnie specjalizacją produkcji opryskiwaczy w firmie Hardy. Od 1957 roku w tej placówce, że tak powiem, są kontynuowane cały czas produkcje opryskiwaczy. W tym roku firma obchodzi jubileusz 60-lecia. Jest to sprawa bez precedensu, jeżeli chodzi o produkcję opryskiwaczy. Hartwig Jensen, założyciel firmy Hardy, stworzył
firmę, która w tej chwili zaopatruje ponad 100 krajów na całym świecie i bardzo cieszymy się z tego również, że rynek polski możemy zaopatrywać najnowsze osiągnięcia techniki produkcji opryskiwaczy. Thank you.